Rozpoczęliśmy poprzednim razem geometrię riemannowską, w nawiasie pseudo-riemannowską, także co to jest rozmaitość ze strukturą Riemanna, często mówimy ze strukturą metryczną. To jest taka rozmaitość, w której każda przestrzeń styczna jest taką przestrzenią euklidesową albo też pseudo-euklidesową, czyli taką, jak się uczyliście na pierwszym roku na algebrze, to znaczy, że tam jest iloczyn skalarny, prawda? Iloczyn skalarny w każdej przestrzeni stycznej oddzielnie. No i żeby zakodować informację o tym iloczynie skalarnym, no to wystarczy podać, ile wynoszą iloczyny skalarne od wektorów bazy. No to my na rozmaitości to mamy metodę wybierania wektorów bazy, mianowicie wybieramy jakikolwiek układ współrzędnych, no i te operatory różniczkowania po odpowiednich współrzędnych stanowią bazę tej przestrzeni. No i jak znamy macierz takich iloczynów, no to już znamy. Ten iloczyn nazywa się, i to w fizyce, prawda, przez następne ile tam lat będziecie studiowali, to ciągle to G i J się będzie pojawiało w różnych miejscach. Nazywa się to tensor metryczny. No i jest to po prostu taka macierz N na N, gdzie N jest wymiarem tej przestrzeni, tych iloczynów skalarnych. No, jest jeszcze, to natychmiast z czegoś takiego wynika, że istnieje ten operator, który nazwaliśmy bemolem, tak? Bemol, który wektorom przypisuje kowektory, no a odwrotny doń na zasadzie skojarzeń muzycznych nazwaliśmy krzyżykiem i w języku współrzędnych, no to jeśli V to jest równa VI D po DXI, to V z bemolem to jest kowektor, no to się nazywa VJ DX. J, prawda, gdzie VJ to jest opuszczenie wskaźników przy pomocy tej macierzy, prawda? Czyli to jest VI, G i J. O. No i na odwrót, wtedy taka macierz odwrotna, prawda, to można rozwiązać i napisać VI równa się G i J. VJ, o właśnie, no gdzie te G i J to jest macierz odwrotna, to znaczy, że pomnożona przez samą macierz J, powiedzmy K, daje macierz jednostkową, a macierz jednostkowa w języku współrzędnych, no to jest po prostu delta kronet Kera i K, prawda? O, to jest definicja tej macierzy odwrotnej, ale to powiedzieliśmy, czyli to jest tensor metryczny, a to jest odwrotny tensor metryczny. No i teraz bardzo ważna informacja, że aha, no to tak sobie pomyślmy, proszę Państwa, banalne ćwiczenie, któreście zapewne już robili z panem Javierem, mianowicie w przestrzeni euklidesowej współrzędne sferyczne
w E3, trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, no to one, nazwijmy je sobie R, beta i fi, no gdzie R no to jest odległość od środka, teta to by była szerokość geograficzna, tylko że w matematyce liczymy od bieguna północnego do południowego, a w geografii od równika się liczy, czyli w geografii to szerokość geograficzna jest od minus pi, pi pół, przepraszam, od minus pi pół do pi pół, a w matematyce od zera do pi, prawda? No to jest konwencja, bo to równie dobrze można byłoby, ale w matematyce często się takiej konwencji używa, a fi to jest długość geograficzna od zera do 2 pi. Też inaczej niż w geografii, bo w geografii 0 od minus pi do pi, prawda? Po to, żeby to cięcie nastąpiło gdzieś tam w środku Pacyfiku i najmniej nam kłopotów sprawiało. No dobrze, no to proszę Państwa, takie wektory d po dr, to jak chcemy tensor metryczny wyrazić w tych współrzędnych, no to trzeba obliczyć iloczyny skalarne tych wektorów, prawda? Przy czym wzory na przejście to Państwo znacie, prawda, że na początku była triada orto normalna, czyli d po dx, d po dy, d po dz, które były ortonormalne, to znaczy w tych współrzędnych, to g to była macierz jednostkowa, prawda? Kwadraty skalarne każdego były równe 1, a iloczyny różnych były równe 0. I teraz chcemy to przepisać do takich współrzędnych. To Państwo robiliście to ćwiczenie, ale ja chciałem tak na pamięć to, co człowiek, jak się obudzi w nocy i ma genialny pomysł fizyki teoretycznej, to jak powinien sobie ten iloczyn skalarny odtworzyć? No po pierwsze, co to jest d po dr, tak geograficznie? No to jest jednostkowy wektor pionowy, prostopadły do powierzchni Ziemi, prawda? Teraz tak, d po d teta. D po d teta to znaczy r i fi i odległość, czyli jesteśmy na powierzchni Ziemi, nie zmieniamy odległości od środka i nie zmieniamy długości geograficznej, to d po d teta, no to jest tam, gdzie rośnie teta, to znaczy na południe, prawda? Kierunek na południe, to długość tego wektora to ile wynosi? No, długość tego wektora wynosi r razy d fi, prawda? No właśnie, czyli tak, długość tego wektora d po dr, no to wynosi 1, no bo to jest jednostkowy. A d po d teta, długość tego d po d teta, no to gdyby to było na sferze jednostkowej, o promieniu jednostkowym, no to tyle, ileśmy się, prawda, w mierze kątowej, bo teta oczywiście mierzymy nie w stopniach, ani w jakichś innych paskudnych rzeczach, tylko w radianach, w mierze kątowej, prawda? To jak się posunęliśmy o jeden radian, tośmy wykonali na sferze jednostkowej jedną jednostkę, prawda? A jako matematyk chwilowo, tu na tym wykładzie nie muszę precyzować, jakie to są jednostki, prawda? Czy to są kilometry, czy milimetry, jednostki, jakieś jednostki musiały być wzięte. W związku z tym długość tego wektora wynosi r, no a długość, a co to jest fi? Czyli to jest wektor taki po południku. A to z kolei, no to jak szerokość jest ustalona, no to jest ze wschodu na zachód, prawda? No i długość tego wektora, to się poruszamy po równoleżniku, a ten równoleżnik, no ma długość proporcjonalną do r, ale jeszcze to nie jest, to zależy na jakiej wysokości leży, prawda? No w szczególności na biegunie,
no to w ogóle się nie poruszamy, bo tylko się kręcimy, prawda? No i widać, że długość tego to jest R razy sinus theta. Sinus theta. Na równiku, no to sinus theta, prawda, theta jest równe pi pół, więc sinus jest równy 1. No to proszę Państwa, jak wygląda ta macierz G i J? No to tak, po pierwsze, te wektory są prostopadłe do siebie, prawda, bo ten jest pionowy, ten jest na południe, a tamten jest na zachód. No to one są prostopadłe, czyli to jest macierz diagonalna. No a nie, na diagonali stoją kwadraty, prawda? Kwadraty, nie długości, tylko kwadraty. No to dobrze, to kwadrat pierwszego jest 1, kwadrat tego drugiego to jest r kwadrat, a kwadrat trzeciego to jest r kwadrat sinus kwadrat theta. Dobrze, a poza tym jest 0, 0, 0, 0, 0, 0. No i w ten sposób. To oczywiście jest coś, co warto pamiętać, ale jeszcze lepiej warto umieć to sobie właśnie w ten sposób odtworzyć. No i co ja jeszcze, co ja teraz robię? Robię korepetycję z poprzedniego wykładu. Jeszcze pokazaliśmy, że również przestrzeń kostyczna jest przestrzenią euklidesową, prawda? No wiadomo, że jak mamy, definiujemy, że alfa, beta, gdy alfa i beta, są kowektorami, no to po prostu trzeba z nich zrobić wektory, no bo skoro umiemy już identyfikować kowektory z kowektorami, prawda, z tej identyfikacji korzystali wasi nauczyciele fizyki w szkole, kiedy wam mówili, że siła jest wektorem, a tak naprawdę siła to jest kowektorem, bo to jest siła, to jest infinitezymalna praca, prawda? Siła to jest kowektor, który na każdym wektorku przesunięcia infinitezymalnego mówi nam, ile to będzie kosztowało, prawda? O, dobrze, ale dzięki strukturze euklidesowej, przepraszam bardzo, riemannowskiej, no jeśli posługujemy się geometrią euklidesową i wierzymy, że wszechświat jest płaski, no to prawda, to jest geometria euklidesowa, natomiast jak już przyjmiemy, że wszechświat nie jest płaski, tylko jest rozmaitością różniczkowalną, no to dzięki tej strukturze riemannowskiej czy pseudo-riemannowskiej możemy te kowektory reprezentować jako wektory przy pomocy tego odwzorowania tego właśnie o tego, prawda? No i w związku z tym to jest definicja tej struktury iloczynu kartezjańskiego kowektorów. No i pokazywaliśmy, że ta odwrotna macierz to jest nic innego, jak też macierz iloczynów skalarnych bazy kowektorów, a baza kowektorów to są różniczki współrzędnych. O. No i to już jest wszystko bardzo proste. Teraz jeszcze zdefiniowaliśmy, jeszcze zdefiniowaliśmy wobec... Co ja dzisiaj w ogóle będę robił? Będę Państwu pokazywał rozmaite struktury, które się biorą z tej struktury riemannowskiej. Mianowicie, co jeszcze można liczyć? No, można liczyć iloczyny skalarne między kowektorami, ale jeszcze można liczyć iloczyny skalarne między multi
kowektorami, a i multiwektorami też, prawda? Jak mamy, czyli tutaj, prawda, żeby nie było, to, gdzie, a, jest napisane, dobrze. Ale teraz, jeśli mamy na przykład alfa, nie, na górze pisałem, k i beta k, to są multikowektory, k-kowektory, czyli t z gwiazdką m od m, prawda? To jest ta, ten iloczyn zewnętrzny, k-krotny kowektorów. To wtedy definiowaliśmy również taki iloczyn skalarny między nimi. Też został zdefiniowany. No i ten wzór to nawet wypisałem, albo nie pamiętam, czy wypisałem, za chwilę wypiszę, ale najważniejsza rzecz, jaką tutaj chciałem, żebyście Państwo zapamiętali, bez wzorów, tylko żebyście to już naprawdę zapamiętali, to jest taki, że jeśli ten alfa k to jest iloczyn zewnętrzny takich, powiedzmy, a1 razy a2 razy i tak dalej razy ak, gdzie to są po prostu jednokowektory, jak to jest iloczyn zewnętrzny. A tutaj beta k to jest z kolei iloczyn zewnętrzny też takich jednokowektorów, 1 aż do b z numerkiem k, gdzie te a, i oraz b, j to są po prostu kowektory, prawda, t z gwiazdką m, m. No, oczywiście nie każdy k-kowektor jest iloczynem zewnętrznym. Takie, które są iloczynami zewnętrznymi, nie wiem, czy ja to Państwu kiedyś powiedziałem, czy nie, to się nazywa kowektor prosty. Ale wiemy, że każdy jest sumą takich. Więc jak zdefiniujemy dla takich, no to już mamy definicję, prawda? I to jest ta podstawowa definicja. To wtedy ten iloczyn skalarny takich iloczynów zewnętrznych, to tak, beta k, no to można by było wziąć coś takiego, że no weźmiemy iloczyn skalarny a1 z b1, a2 z b2 i tak dalej, i tak dalej. No ale widać, że to nie jest dobrze, dlatego że to wyrażenie jest antysymetryczne względem przestawień, to też, więc tu musi stać wyrażenie, które jest antysymetryczne względem przestawień. No i najłatwiej to tak zapamiętać, że bierzemy tutaj rozmaite permutacje i tak dalej, co oznacza, że bierzemy po prostu wyznacznik z takiej macierzy, że ity kowektor z tego iloczynu, no obliczamy jego iloczyn skalarny z jotym z tego, prawda? O, i to jest dobra definicja. I to jest dobra definicja. Teraz to jest taka definicja pośrednia, bo jeszcze nie powiedziałem, jak to jest dla dowolnego kowektora, prawda? Na razie powiedziałem, jak ten iloczyn skalarny zdefiniowałem dla prostych. Prawda? Prosty, to znaczy będący iloczynem zewnętrznym. Natomiast każdy kowektor, jak już powiedzieliśmy, jak wiemy, jest sumą takich prostych. No to proszę Państwa,
Tak, to trzeba byłoby zapisać. Aha, to może to teraz sobie weźmy na przykład szczególny przykład. Niech alfa k to będzie dx i 1 aż do dx i k. Dobrze? Z tych wielu współrzędnych, a jest ich n, wybieramy jakieś tam k. Na przykład jesteśmy w czasoprzestrzeni 25-wymiarowej, prawda? I wybieramy sobie 7, 12 i 24. O, no to jest coś takiego. I a beta, no to jest iloczyn jakichś tam innych, prawda? Dx j1 aż, no tutaj, aż do dxjk. Prawda? No to cóż, to teraz ten iloczyn skalarny tych kowektorów zgodnie z tym, co powiedzieliśmy poprzednio, to jest, proszę Państwa, wyznacznik z czego? No z tych iloczynów, prawda, bierzemy d, x i j, no jakaś literka mi potrzebna. Dobrze, napiszemy sobie a tutaj d, x, j, b, prawda? No ale to coś to jest po prostu wyznacznik z g i a i b, prawda? O. No to w szczególności, proszę Państwa, jak taki i to na przykład gdybyśmy wzięli, o, to taka alfa k z alfą k, czyli taki jakby kwadrat długości, tak? No to to jest właśnie wyznacznik z tego g i a i b, prawda? No i teraz taki kwadrat długości, to ja o tym już mówiłem poprzednio, ale teraz jeszcze chciałbym na to większą uwagę zwrócić. No taki iloczyn skalarny wektora przez siebie mamy tendencję, żeby nazwać kwadratem długości, prawda? Czyli żeby powiedzieć, że to jest taki kwadrat długości do kwadratu. No, w geometrii euklidesowej to jest dobra nazwa, natomiast jak dopuszczamy geometrię pseudoeuklidesową, to znaczy, że wyznacznik nie musi być równy, nie musi być dodatni, ale może być ujemny, no to to już jest troszkę taka słaba rzecz, ale będziemy może stosować taką nomenklaturę, że moduł z tego wyznacznika, to już będziemy nazywali kwadratem długości. Prawda? No i w związku z tym taki przykład. Jak weźmiemy sobie formę maksymalnego rzędu dx1 aż do dxn, prawda? Nazwijmy ją sobie alfa, no z numerkiem n, bo to jest, zaraz. Och, przepraszam Państwa bardzo,
próbowałem być konsekwentny w tych oznaczeniach. Ten rząd formy to ja tam pisałem u góry, a tu na tej tablicy zacząłem pisać u dołu. No i mam nadzieję, że jakoś, no nie chce mi się w tej chwili tego przeprawiać. To, co jest teraz na dole tutaj, to oznacza rząd formy, że to jest K forma, a to jest N forma. Bardzo przepraszam. No jakoś trzeba zawsze konsekwentnie używać notacji, a ja tutaj taki skok myślowy godny kangura zastosowałem. Bardzo Państwa przepraszam. No ale mam nadzieję, że jakoś się w tym nie pogubicie. To ile wynosi długość tego alfa n, czy tam, prawda, kwadrat długości. Kwadrat długości. No to jak powiedzieliśmy, no to jest zgodnie z tym, o tutaj, to jest wyznacznik no z tej macierzy odwrotnej do tensora metrycznego, prawda? Bo tutaj bierzemy wszystkie, bo tutaj bierzemy te tylko współrzędne, no które zostały tu wyróżnione w tej naszej formie alfa, ale tutaj wszystkie. Czyli to jest wyznacznik z macierzy G i J, prawda? No jak długość, to jeszcze, żeby tutaj nie było wątpliwości, prawda? W geometrii euklidesowej, jak ten iloczyn skalarny jest dodatnio określony, to ten moduł jest niepotrzebny. Ale żeby te wzory też w teorii względności były takie same, to ja tutaj będę stawiał ten moduł. W ogóle to jest taka nomenklatura troszeczkę. Państwo na pewno już troszeczkę teorii względności, przynajmniej szczególnej, liznęliście. No i wiecie, że prawda, kwadrat długości wektora czasoprzestrzennego to jest takie ambiwalentne, bo niektóre mają ten kwadrat długości ujemny, prawda? No to naprawdę kwadratem długości to się powinno ten moduł nazywać. No to jeszcze możemy napisać, że to jest 1 dzielone przez wyznacznik samej tej macierzy G i J, prawda? Bo ponieważ to jest macierz odwrotna, to wyznacznik z macierzy odwrotnej jest odwrotnością samej macierzy, prawda? No, to widać, że coś takiego to bardzo zależy od wyboru współrzędnych, prawda? No jasne, bierzemy inne współrzędne, to długość tego wektora, tego multikowektora się zmieni. A to możemy go unormujmy. Co to znaczy unormujmy? To znaczy podzielmy i zdefiniujmy taką formę omega, która jest równa 1 przez długość tego alfa n, no razy samo to alfa n, prawda? No to już będzie nieźle, dlatego że, prawda, jak będziemy zmieniali układ współrzędnych, no to długość się zmieni, no ale, prawda, to będzie już coś niezmienniczego. No to proszę Państwa, to co to jest? To jest dx1 aż do dxn. A tutaj proszę Państwa dzielimy przez długość. To może, co to jest długość? No to jest pierwiastek z tego, prawda? To jest pierwiastek z tego. To podzielić przez 1 na to, to znaczy, że to jest pierwiastek z wyznacznika samej macierzy G. I ja tutaj ten moduł dopisuję. W przypadku euklidesowym niepotrzebny, bo jak G jest dodatnio określoną macierzą, to wyznacznik jest dodatni. A w przypadku pseudoeuklidesowym, to znaczy w teorii względności,
tutaj zawsze ten moduł. I teraz, proszę Państwa, zobaczmy, o to coś, to już prawie jest niezmiennik. Nazywa się to forma objętości. Bo jak zmienimy układ współrzędnych, to długość tego się nie zmieni, prawda, bo to jest unormowane. Co się może zmienić? Może się zmienić znak, prawda? Dlatego, że jak zmieniamy układ współrzędnych, to coś, no w ogóle przy przestawianiu może zmieniać znak, ale długość się nie zmieni. No generalnie rzecz biorąc, jak prawda, sama ta alfa n nie była jednoznacznie określona, dlatego że przestawienia zmieniały znak, ale długość już jest przyszpilona. Jak to napisałem, to już długość się nie zmienia. W związku z tym to coś, to już jest prawie jednoznacznie dane. Długość jest przyszpilona, czyli co nie jest ustalone na razie? Ano znak. I proszę Państwa, znak można jednoznacznie wybrać i to już każdy z Was powinien natychmiast wpaść na ten pomysł, jeśli rozmaitość jest zorientowana. Jeśli rozmaitość jest zorientowana, to istnieje jednoznaczny wybór tego znaku. Mianowicie mówimy, wybieramy taką kolejność, żeby była zgodna z orientacją. Prawda? I teraz, czyli na rozmaitości zorientowanej, riemannowskiej lub pseudoriemannowskiej, o ten napis, co tutaj jest napisałem, jest jednoznacznie określony. I to się nazywa forma objętości. Forma objętości. Czyli co to jest forma objętości? No po pierwsze, jest to forma maksymalnego rzędu, forma różniczkowa maksymalnego rzędu, prawda? No to wszystkie formy maksymalnego rzędu są do siebie równoległe, prawda? Dlatego, że jak weźmiemy iloczyn wszystkich współrzędnych, to jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to też będzie iloczyn wszystkich współrzędnych, no razy jakiś tam wyznacznik, prawda? Więc tak, po pierwsze, jest to forma maksymalnego rzędu. Po drugie, unormowana. Co to znaczy unormowana? Ano to znaczy, że została podzielona przez swoją długość. A podzielenie przez swoją długość to jest po prostu pomnożenie przez pierwiastek z wyznacznika tensora metrycznego. Jak piszę G, to mam na myśli ten tensor metryczny zawsze z tymi dolnymi wskaźnikami, nie o tymi tutaj, prawda? O. To jest po drugie. A po trzecie, bo te warunki jeszcze nie ujednoznaczniają tej formy, bo jeszcze znak jest, prawda, nieustalony. To jeszcze po trzecie jest zgodna z orientacją. Czyli na zorientowanej rozmaitości Riemanna mamy jednoznacznie daną formę objętości. To jest niezwykle, niezwykle ważna struktura. Państwo wiecie, że jak jest rozmaitość zorientowana, no to lubimy te takie iloczyny zgodne z orientacją, ale oczywiście można się posługiwać niezgodnymi, no to wtedy będzie minus, no i w ogóle nie ma żadnych problemów, prawda? Tak. No to teraz... Czyli objętość.
jak mamy n wymiarów. No mamy jakiś tam obszar D, n wymiarowy, to co to jest objętość tego obszaru D? No to jest nic innego jak całka po tym D z tej formy objętości, prawda? Czyli jak już powiedzieliśmy, jest to całka po D, pierwiastek. I to często się, żeby już nie przedłużać, to ja często będę się takim skrótem, fizycy bardzo często się posługują, to jest wyznacznik z tensora metrycznego, prawda? Taka jedna literka G to jest wyznacznik z tensora metrycznego, no i tu jest D1 aż do Dn. No i proszę Państwa, a jak się taką formę liczy zgodnie z definicją? Ano trzeba wziąć jakąś parametryzację, no to my weźmy tę parametryzację. Następnie zastosujmy to do tych prawda, wektorów d po d, tau i tau j, no to będzie jedynki, jedynki. Czyli to będzie całka po D z pierwiastek, no już może tu napiszę DG, a tutaj DNX. O. Tak to napisałem jako fizyk, ale oczywiście widzicie Państwo, że tak, że jakby patrzeć na to, to to nie zależy od orientacji. To nie zależy od orientacji i cała ta moja kilkutygodniowa nauka was, co to są formy różniczkowe, że one zależą od orientacji i tak dalej, jest no bezużyteczna, no bo to jest po prostu liczę na tej rozmaitości jakąś funkcję, no i całkuję w tych zmiennych i tutaj nie ma miejsca na żadną orientację. Prawda? Ha. W XIX wieku takie całki nazywano całkami pierwszego rodzaju. No to może, możecie Państwo mieć mi za złe, że ja do takich prostych rzeczy przeszedłem taką daleką drogą, przez takie całki drugiego rodzaju. W XIX wieku nie lubiano, to znaczy uważano, że to jest prostsze, a te całki, które zależą od orientacji, oni je nazywali całkami drugiego rodzaju, to są takie bardziej skomplikowane. No a ja wykonałem odwrotną drogę, to nie jest mój pomysł bynajmniej, tak się we współczesnej geometrii uważa, że właśnie te całki, które zależą od orientacji, są prostsze i warto najpierw się uczyć form różniczkowych. No dobrze, więc czy to jest sprzeczność między tym a tym? No nie ma sprzeczności w tym sensie, że ja tutaj wybrałem, prawda, to, jako to D, formę różniczkową, muszę całkować po czymś, co jest zorientowane. Czyli jak narysowałem takie coś, to jeszcze to nie jest definicja tego, po czym mam całkować, tylko jeszcze muszę powiedzieć, jak to jest zorientowane, no bo formę różniczkową całkuję po rozmaitości zorientowanej. No i o tym nie powiedziałem. Dlaczego? No dlatego, że jak cała rozmaitość jest zorientowana, no to orientację bierzemy no właśnie taką zgodną z no i wtedy wszystko jest w porządku. No tyle tylko, że tutaj dwa razy występuje coś dowolnego. Bo co by było, jak ja bym zmienił orientację?
Jak ja bym zmienił orientację, to po pierwsze by się zmieniła orientacja D, o tu, ale po drugie zmieniłaby mi się definicja tej formy objętości, prawda? Dlatego, że forma objętości zależy od orientacji. Jakbym zmienił orientację, to omega przejdzie na minus omega, prawda? To jest ten wzór. To jest ten wzór. Trzeba to, forma objętości, to powiedziałem, że tu musi być zgodne z orientacją. A jak orientacja jest inna, to muszę, to wystąpi minus. Czyli widzicie Państwo, że jak piszę taki naiwny wzór, ale chcę pisać takie naiwne wzory, dlatego że fizyk musi sprawnie panować nad czymś takim, nie wypisując tutaj jednego akapitu wyjaśnień, prawda? Czyli jak piszę coś takiego, to mam na myśli, że rozmaitość jest zorientowana i D jest, ma orientację zgodną z tą orientacją rozmaitości, a omega jest formą objętości daną przez tę orientację. Gdybym zmienił orientację, to tu stąd wyjdzie minus, bo i to się zmieni na minus, więc w sumie mogę sobie powiedzieć, aha, więc ta całka nie reaguje, to jest objętość, prawda? No dobrze, czyli taką całkę mogę pisać na rozmaitości niezorientowanej. Tutaj nie ma żadnej orientacji. Takie wzory mogę pisać na rozmaitości tylko zorientowanej, ale ten wzór nie zależy od orientacji, prawda? Dlatego, że jak zmienimy orientację, to i to się zmieni na minus, i to się zmieni na minus. No więc jeszcze raz powtarzam, można mi mieć za złe, że ja coś, co fizycy, co matematycy XIX-wieczni uważali za proste, tłumaczę przy pomocy czegoś, co oni uważali za dość skomplikowane, bo to jakoś tak na tę orientację. Ale to warto. To warto w dalszym ciągu. Proszę Państwa, mam na przykład obliczyć w naszej czasoprzestrzeni objętość jakiegoś tamtego. Czy to zadanie zależy od odpowiedzi na fundamentalne pytanie, czy nasza rozmaitość, nasza czasoprzestrzeń jest zorientowana, czy nie? Nie zależy, proszę Państwa, bo jak liczymy, to my liczymy to lokalnie. A lokalnie można wybrać sobie byle jaką orientację i jak już powiedzieliśmy, byle jaką formę objętości i mamy objętość daną. Natomiast czy to jest zorientowane, na przykład czy to jest orientowalne, bo to nie zależy od wyboru orientacji lokalnej. Mogłoby się zdarzyć, że nasza czasoprzestrzeń w ogóle nie jest orientowalna, bo póki co tutaj to ona jest orientowana, ale gdzieś tam daleko, na drugim krańcu wszechświata, może jakieś takie zjawisko Möbiusa się zdarzy, tak? Że tutaj mamy tak, a w nieskończoności to się jakoś skleja tak jak we wstędze Möbiusa i czasoprzestrzeń nie jest zorientowana. No to wtedy nie można byłoby obliczyć jej objętości, prawda? W tym sensie. Ale lokalnie można. Lokalnie ten wzór, tak rozumiany, jak powiedziałem, nie zależy od orientacji. Już zaraz kończę. Teraz proszę Państwa, dokładnie jest tak samo w dowolnej liczbie wymiarów. No, objętość. K wymiarowa. Czyli jak mamy, DK. Czemu jest równe? Czyli pole powierzchni sfery na przykład, tak?
No to jak to liczyć? No to trzeba scałkować po tej rozmaitości, po tym płacie DK, no tak, taką formę, która jest równa, no tak, trzeba wybrać parametryzację, na przykład od tau 1 do tau K, no a tutaj wziąć pierwiastek z wyznacznika tego G i J. No i teraz na wszelki wypadek zawsze stawiam tutaj moduł, bo w ten sposób otrzymuję wzór, który jest prawdziwy również w geometrii pseudoeuklidesowej, prawda? Gdzie to G i J, no to są iloczyny skalarne, tau i, d po d, tau k, no a to tau i to jest parametryzacja tej rozmaitości dk, prawda? No i to jest równe po prostu całka z pierwiastek z tego g, d, k, tau, prawda? W tych współrzędnych całkujemy, to jest wzór lokalny, a jak trzeba tam składać, to się składa. Przy czym trzeba powiedzieć tak, że jeśli ta rozmaitość jest zorientowana, no to po prostu bierzemy tutaj kolejność zgodną z orientacją. Natomiast gdyby się okazało, natomiast ten wzór w ogóle nie zależy od orientacji, czyli można na to patrzeć tak. Weź rozmaitość, która jest niezorientowana i lokalnie wybierz jakąkolwiek orientację, a tutaj weź kolejność zgodną z tą orientacją. Jak zmienisz, to i to zmieni się na minus, i to się zmieni na minus, więc nie ma wątpliwości. W każdym razie widzicie Państwo, że o coś takiego, może ja wezmę tutaj kolorową kredę, coś takiego czyli wyznacza formę objętości na każdej k-wymiarowej rozmaitości zorientowanej, prawda? Nie tylko w n wymiarach jest ta forma objętości, ale w dowolnej liczbie wymiarów, jak mamy podrozmaitość, to weźmiemy sobie tutaj te parametry na tej rozmaitości, ustawimy je w kolejności zgodnej z orientacją, wybierzemy, pomnożymy przez ten pierwiastek z wyznacznika z tensora metrycznego na tej rozmaitości tylko, no i to wyznacza formę objętości na każdym płacie zorientowanym. Dziękuję bardzo, robimy przerwę. Jakby było pytanie jakieś, to mogę odpowiedzieć. A jak nie ma, to przerwa. Dziękuję. Przepraszam, czy mógłbym mieć pytanie właśnie? Tak, tak, proszę. Ponieważ jeżeli dobrze wiem, to formy objętości w takiej zwykłej geometrii riemannowskiej są nieznikające na całej rozmaitości, tak? Tak. Tutaj, jeżeli mielibyśmy rozmaitość taką pseudo-riemannowską, tak. To czy tutaj może się zdarzyć tak, no, że tak, znika i jest zdegenerowany? Tak. Zadał pan bardzo mądre pytanie. Oczywiście forma objętości w całej rozmaitości nie jest zerowa, dlatego że zakładamy, że tensor metryczny, ten n wymiarowy jest niezdegenerowany, w związku z tym tutaj zera nie ma. Natomiast rzeczywiście już na podrozmaitości jakiejś, no to tensor metryczny nie musi być niezdegenerowany. No i tak jest. Istnieją w czasoprzestrzeni trójwymiarowe rozmaitości, które mają objęte, ale co więcej, istnieją linie, które są długości zerowej,
prawda, to te linie, linie świetlne. Tak, tak, tak. Czyli ta w pseudo-Riemannowskiej ta n-wymiarowa forma objętości jest, nie ma nigdy zera. To tutaj jest w porządku. Ale te mniej wymiarowe mogą być zdegenerowane. Dziękuję bardzo, że pan zadał mi to pytanie, bo ja miałem powiedzieć, ale zapomniałem. No dobrze.